Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o zasadach mistrzowskich, o zasadach mistrzów duchowych. Różne są ścieżki rozwoju duchowego, mistrzowie reprezentujący różne nurty, czy religijne, czy filozoficzne, czy światopoglądowe. Wszyscy ci jednak mistrzowie mają pewne zasady wspólne. Chciałem Ci powiedzieć o tych zasadach, tych 7 zasadach, do których przeważająca większość, niemal wszyscy mistrzowie stosują się we własnym życiu. Jakie to są zasady? Zasada pierwsza. Zasada nieustannego rozwoju. Chodzi o to, że nigdy nie należy poprzestawać w rozwoju duchowym, mentalnym czy energetycznym. Nigdy nie osiągniesz takiego poziomu, na którym nie możesz rozwijać się dalej, na którym nie możesz pójść wyżej. No, chyba że jesteś Bogiem. No, ale jeżeli czujesz się Bogiem, to przestań oglądać ten film robiony przez zwykłego śmiertelnika. Udaj się szybciutko do najbliższej kliniki psychiatrycznej, gdzie Twoja niewątpliwa pozycja we wszechświecie zostanie natychmiast właściwie uhonorowana. Jeżeli nie jesteś Bogiem, pamiętaj o zasadzie pierwszej. Pierwsza zasada, która mówi, że nigdy nie jesteś wystarczająco wysoko. Cały czas, całe swoje życie należy się rozwijać, sięgać po wyższe stopnie rozwoju duchowego, psychicznego czy energetycznego. Zasada druga. Zasada druga to jest: nie krzywdź nikogo. Nie krzywdź innych ludzi, nie krzywdź zwierząt, nie krzywdź istot niematerialnych, bytów duchowych, a w szczególności nie krzywdź tych, którzy są dużo słabsi, którzy są na niższym poziomie rozwoju, którzy są bezradni wobec Twojej ewentualnej agresji. Dlaczego właśnie na to należy zwrócić największą uwagę? Dlatego, że krzywdzenie takich istot jest wyjątkowo wredne i paskudne. Też, ale chodzi nie tylko o to. Chodzi o prawo akcji i reakcji. Co dajesz, to dostajesz. Jeżeli skrzywdzisz istotę, zwierzę, człowieka, który nie jest w stanie się przed tobą obronić, który jest bezradny wobec twojej agresji, wtedy to kiedyś do ciebie wróci. Staniesz w sytuacji całkowitej bezradności przed agresją istoty, która jest dużo potężniejsza od ciebie. Ale przede wszystkim wszyscy jesteśmy jednością. Cały świat jest jednym. Jesteś istotą oczywiście indywidualną, ale jesteś częścią tej całości. Krzywdząc innych, krzywdzisz siebie. Zasada trzecia. Zasada trzecia, która mówi o pomocy. Należy starać się, czy na prośbę innych ludzi, istot, zwierząt, pomóc im, ale też samodzielnie szukać takich możliwości, metod, w jaki sposób możesz innym pomóc. To jest tak, pomagając innym, tracisz energię, ale ten rodzaj utraty energii doprowadza do napływu większej ilości. Im więcej pomagasz, tym więcej masz siły. Pomagaj innym zarówno w świecie fizycznym, jak i w świecie duchowym, w świecie rozwoju mentalnego. Staraj się, żeby inni mieli z ciebie jak najwięcej pożytku. Tu też zasada akcji i reakcji, też kiedyś ktoś pomoże tobie, ale tutaj uważaj na jedną sprawę. Jedna sprawa jest bardzo ważna, musisz na to zwrócić uwagę, żeby prawidłowo rozpoznać potrzeby. Potrzeby tej istoty, której pomagasz. Dam Ci może taki bardzo prosty, ale dobrze ilustrujący to, o co mi chodzi, przykład. 16-letni, napakowany na siłowni Sebastian, widzi na podwórku sąsiadkę. Starsza, schorowana osoba dźwiga straszliwie ciężką ciatkę. Widzi, że ona nie ma siły tej siatki dźwigać, podbiega do niej i mówi: Pani Stasiu, ja Pani tę siatkę zaniosę do domu. Ale Sebuś nie ma o czym mówić. Ja mam dużo siły, dla mnie to nie jest problem, zaniosę Pani tą siatkę do domu. Zaniósł jej do domu. Szczęśliwy, że pomógł.
mógł jednocześnie pokazać swoją siłę, ale cóż, okazuje się, że w tej siatce wcale nie były zakupy. Tam były śmieci, które ta starsza pani ledwo ostatkiem sił niemalże dociągnęła do śmietnika. Teraz z powrotem są z domu. Znowu będzie musiała podjąć kolejny wysiłek. A więc staraj się. Staraj się przede wszystkim, jeżeli masz taką możliwość, pytać. Pytać o to, jakiej pomocy od ciebie ktoś oczekuje. W jakiej formie widzi tą pomoc. Jeżeli jest to zwierzę, postaraj się to wyczuć. Postaraj się zrozumieć, co naprawdę temu zwierzęciu jest potrzebne. Żeby swoją pomocą nie psuć. Jeżeli nie wiesz, co robić, lepiej nie pomagaj, ale staraj się. Staraj się znaleźć takie możliwości, znaleźć takie momenty, w której możesz komuś pomóc. To jest trzecia dość ważna zasada. Czwarta zasada. Zasada wdzięczności. Bądź wdzięczny, wdzięczna za wszystko, co życie, Bóg, energia kosmiczna, jakkolwiek to nazwiesz, ci ofiaruje. Bądź wdzięczny, wdzięczny za wszystkie rzeczy, za wszystkie gesty, które inne istoty ci ofiarują. Ta wdzięczność napędzi następne dobre wydarzenia. To jest tak. Powiedzmy, przychodzi do ciebie kolega z pracy i mówi, wiesz, no, tak się zdarzyło. Zdarzyło się tak mi w tym miesiącu, nie wyrabiam się, pożycz 100 do wypłaty. Dobrze, pożyczasz. Ten kolega wychodzi bez słowa, potem po wypłacie przychodzi, rzuca ci na biurko tą 100 i mówi, masz swoje pieniądze. Czy kiedykolwiek w przyszłym miesiącu, za 2 miesiące, kiedykolwiek w życiu pożyczysz tej osobie pieniądze? Nie. Jeżeli ta osoba okaże prawdziwą wdzięczność, z przyjemnością następnym razem znowu pożyczysz, znowu pomożesz. Jeżeli masz taką możliwość, to może nawet powiesz, nie musisz oddawać. Wdzięczność za wszystko dobrego, co nas spotyka. Tutaj też zahaczamy trochę o zwracanie uwagi, o tym mówiłem już w innych filmach, nie będę bardzo się nad tym rozwodził, zwracanie uwagi na to, co dobre dzieje się w twoim życiu. To też jest forma wdzięczności, zwrócenie uwagi. Zwracaj uwagę na to, co dzieje się dobrego, zasilisz to swoją energią. Rzeczom, które są przez ciebie niechciane, poświęcaj jak najmniej uwagi, jak najmniej energii. Nie zasilaj tych rzeczy swoją energią. To była zasada czwarta, zasada wdzięczności. Zasada prawdy, piąta. Zawsze staraj się kierować prawdą. Prawda jest czasami niewygodna, natomiast jest niepokonana, prawda jest niezwykle istotna w twoim życiu. Tu chodzi nie tylko o to, żeby nie kłamać, żeby nie oszukiwać innych. Chodzi głównie o to, żeby mówić prawdę sobie, nie oszukiwać siebie. Zwracać uwagę na fakty, a nie interpretacje faktów. Zwracać uwagę i działać, reagować na fakty, a nie na twoje emocje, które te fakty wywołały. Poza tym widzieć to, co się dzieje w prawdzie. Jeżeli oszukujesz samą siebie, samego siebie, błędną interpretacją, która jest ci bardziej wygodna niż prawda, podejmujesz działania dążące do zmian, ale do zmian rzeczywistości, która nie istnieje. Nie zmienisz tego, co naprawdę należy zmienić. Zmienisz jakieś swoje wyobrażenie, coś, co sobie wyobrażasz, że jest, a nie ma tego. Szukaj prawdy i kieruj się nią. Zasada szósta. Szósta również dosyć ważna, chodzi o ciało fizyczne. Ciało fizyczne jest ważne w procesie rozwoju duchowego, tak samo jak ciało psychiczne. Jak wiesz, składamy się w dużym uproszczeniu oczywiście z ciała fizycznego, ciała psychicznego i tego właściwego ja. Jeżeli to ciało fizyczne nie będzie prawidłowo funkcjonować, zahamuje rozwój psychiczny, zahamuje rozwój duchowy. Nie mówię o tym, żeby trenować na mistrza olimpijskiego, nie mówię o tym, żeby starać się zostać najlepszą kulturystką na świecie. Chodzi o to, żeby w miarę swoich możliwości, w miarę możliwości, jakie to ciało daje,
utrzymywać je w jak najlepszym porządku. O to, żeby mogło normalnie funkcjonować i nie zakłócać procesów duchowych. Zasada siódma, bardzo ważna, ostatnia, ale być może najważniejsza, chociaż wszystkie te zasady są równie ważne. Zasada przepływu energii. Chodzi o to, żeby utrzymywać ciągły przepływ energii w Twoim ciele. Energii czystej. Jeżeli dużo dajesz, jeżeli dużo pomagasz, ta energia w pewien sposób się oczyszcza. Natomiast nie zawsze tak jest. Chodzi o to, żeby dopuścić energię z zewnątrz. Energię Boga, energię kosmosu, energię Matki Ziemi, jakkolwiek to nazwiesz, dopuścić do Ciebie. Żeby ona mogła działać w Tobie. Musisz stanąć przed nią w czystości. Ciężko jest być w pełnej czystości, nikt z nas nie jest święty. Ale jest sposób. Jest sposób. Musisz przynajmniej raz dziennie zanurzyć się w takim stanie, w którym nie masz myśli, nie masz pragnień, nie masz emocji. Stajesz wtedy poza wszelką koncepcją. Stajesz poza dobrem i złem. Stajesz się istotą czystą. I przez tą czystą istotę może przepływać wyższa energia, która usuwa zanieczyszczenia energetyczne, która usuwa blokady, która leczy, która pomaga rozwiązać problemy, która ciągnie Cię w górę w tym Twoim rozwoju duchowym. To jest siedem zasad. Siedem zasad wspólnych dla większości mistrzów duchowych. Nie musisz ich stosować. Możesz. Nie mówię po to, żeby Ci coś nakazywać. Nie musisz się z tym zgadzać. Nie jest to żadna prawda objawiona. Ale zauważ, że jeżeli będziesz stosować te zasady, coś się zmieni w Twoim życiu. Będzie Ci łatwiej. Będzie Ci lepiej. I o to mi właśnie w tym filmie chodziło. Zapraszam Cię na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.